Kochani pielgrzymi, chciałbym was serdecznie przeprosić za niewybaczalny błąd, który popełniłem 2 miesiące temu. Otóż mniej więcej 2 miesiące temu właśnie nagrałem film, w którym odniosłem się do sytuacji w Ziemi Świętej, a zwłaszcza w Strefie Gazy. I tam między innymi opowiedziałem o całej historii tego konfliktu, między innymi pokazałem na proporcje, które są ciągle w mocy, tam się nie pomyliłem. Ale między innymi pozwoliłem sobie na spekulacje dotyczące czasu zakończenia wojny. To się nigdy nie powinno wydarzyć. Mówiłem wówczas o tym, że według mojego rozeznania powinno potrwać to jeszcze kilkanaście dni, może kilka tygodni, a już maksymalnie do końca ubiegłego roku powinno się wszystko zamknąć. To oczywiście było błędną spekulacją. Spekulacje mają to do siebie, ale ja nie powinienem był wydawać się w tego rodzaju dywagacje, domysły. Oczywiście pomyliłem się, jak wszyscy widzicie. Dlatego postanowiłem pytanie o to, kiedy zakończy się to wszystko, zadać mojemu przyjacielowi Ahmedowi, który odpowie na to i inne pytania w wywiadzie, który z nim zrobiłem wczoraj. Zapraszam na niego już zaraz po zakończeniu tej prezentacji. Zostańcie ze mną do końca, na zakończenie będzie wywiad z Ahmedem właśnie. Kochani, oczywiście pocieszające mogłoby być dla mnie to, że no właściwie wszyscy się pomylili. Analitycy wojskowi, polityczni, ludzie, którzy komentują na bieżąco życie na Bliskim Wschodzie, no nikt nie docenił tej wagi tego konfliktu. Wszyscy, podobnie jak ja, prawdopodobnie bazowali na doświadczeniach, na historii od 1948 roku w tamtym regionie. Otóż nigdy jeszcze od początku swego powstania, w 1948 roku, nie przeżywał Izrael tego rodzaju upokorzenia. Bo tak to chyba trzeba nazwać. Dotychczas duże nawet konflikty z ościennymi krajami no, nie przekraczały kilkudziesięciu dni. A tutaj już mamy ponad 3 miesiące, gdzie konflikt toczy się na małym skrawku ziemi. W sumie Strefa Gazy około 50 km granicy z Izraelem. Oczywiście politycy byliby władni zakończyć to po prostu w jeden dzień prawdopodobnie, ale jakby takiej woli politycznej nie widzę. W każdym razie skala ofiar, skala nieszczęścia, cierpienia po stronie Palestyńczyków, ale także Izraelczyków jest już na tyle duża, że po prostu wszystko woła o zakończenie tego konfliktu, a jakoś no, ten apel pozostaje niewysłuchany. Ja oczywiście, żebyście dobrze mnie zrozumieli, ja zarówno Izraelczyków, jak i Palestyńczyków bardzo lubię. Oni są bardzo trudni, trudno ich lubić, ale ja mam słabość do jednych i drugich i nie wyrokuję, którzy są lepsi, którzy mają lepsze racje. Wszyscy mają jakieś karty w ręku i jakieś swoje racje. Chciałbym, żeby żyli w pokoju obok siebie, w końcu skazani są na swoje sąsiedztwo, no ale tak na razie póki co nie jest. To nie jest konflikt na taką skalę jak na Ukrainie, gdzie giną dziesiątki tysięcy ludzi. Oczywiście nie, ale każde życie zmarnowane wskutek takiego konfliktu no jest wielką tragedią i tutaj nie ma co bawić się w statystyki. Ale jednocześnie przychodzi mi do głowy, i to jest jeszcze bardzo taki mglisty projekt, przez analogię do tego, co wydarzyło się tutaj mniej więcej przed 12 laty bodajże, wtedy też w styczniu była wojna w Strefie Gazy i trwała 2 tygodnie, 3 niecałe. Ja z dużą grupą młodzieży wyjeżdżałem w stronę Izraela już w maju tego samego roku i tam, pamiętam, na spotkaniu właśnie w Autonomii Palestyńskiej padła taka prośba w stronę naszych samorządowców z naszego województwa, pana marszałka, żeby przyjąć grupę młodzieży palestyńskiej właśnie ze Strefy Gazy w naszym województwie, żeby ci młodzi ludzie mogli na chwilę odpocząć od traumy wojennej, żeby mogli po prostu poddychać innym powietrzem i jakoś się zregenerować psychicznie. Pamiętam, ja miałem do czynienia z tymi dziećmi i młodzieżą na co dzień. Mieszkali u nas w bursie Caritas diecezji toruńskiej. I pamiętam, że towarzyszył im pan profesor psychologii, który no, był z nimi wszędzie. I pytałem go, byłem ciekaw, co też może zmienić w życiu takich dzieci ich pobyt w Polsce, taki 2-tygodniowy. I pan profesor powiedział taką rzecz. Te dzieci przeżyły taką niewyobrażalną traumę, że to po prostu się w głowie nie mieści. Dziewczynka, pokazywał mi ją wprost, dziewczynka straciła 14 osób ze swojej rodziny, tak po prostu, jednego wieczora. Chłopiec zobaczył, kiedy mu ojca rozstrzeliwują przed domem. Zobaczył to na własne oczy.
To są rzeczy, których się nie zapomina. Te młode osoby przeżyły taką traumę, że po prostu nie umiały sobie z nią poradzić. Wobec tego, ponieważ nie znalazły słów, żeby to opisać i wyrzucić z siebie, zablokowały się na mówienie czegokolwiek. Generalnie nie mówiły dużo albo w ogóle nic nie mówiły i tylko reagowały agresją, która była podszyta wewnętrznym strachem. I pan profesor powiedział, że jedynym owocem tej wizyty, na jaki liczy, jest to, że ci młodzi ludzie zaczną mówić cokolwiek swoim jeszcze takim dziecięcym językiem, zaczną nazywać te rzeczy, które widziały, które przeżyły i tak dalej. Stąd zaczyna się proces uzdrowienia. Myślę, że skala takiej pomocy, takiej albo podobnej pomocy, będzie niebywała po zakończeniu tego konfliktu. Ja myślę sobie tak, oczywiście jest czas, żeby przejmować się tym, jak bardzo tam źle się dzieje, ale może zamiast tego zróbmy coś konstruktywnego, może zacznijmy już planować, jak my pomożemy tym ludziom po zakończeniu konfliktu. No, 12 lat temu było to możliwe w taki sposób. Może trzeba już planować, stowarzyszać się, może coś trzeba robić. W każdym razie, jeżeli, tak wirtualnie, jeżeli już są jacyś chętni do tego, żeby podjąć takie działania, to ja zgłaszam się od razu na ochotnika, żeby coś takiego rozpocząć zaraz po zakończeniu tego konfliktu. I teraz zapraszam Was już na wywiad z Ahmedem, moim przyjacielem z Jerozolimy, założycielem i właścicielem agencji turystycznej Trust Us Tours, który opowie na żywo z Jerozolimy, jak się tam żyje, bo to nas chyba wszystkich interesuje. W mediach powstaje taki obraz, że teraz właściwie cały kraj tam jest w ogniu, że no nie, to inaczej zupełnie wygląda, o wiele lepiej niż na tych zdjęciach, które widzimy w mediach. Ale żeby to Wam pokazać, odwołajmy się do świadka tych wydarzeń, do mieszkańca Jerozolimy, do kogoś, kto tam żyje na bieżąco i przeżywa te rzeczy od wewnątrz. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański. Witam serdecznie. Naszym gościem jest Ahmud Abul Hawa, nasz przyjaciel, właściciel, założyciel agencji Trust Us Tours. Ahmed pracuje, mieszka w Jerozolimie, no i bardzo często pracuje z naszymi grupami, które wyjeżdżają właśnie do Ziemi Świętej. Ahmed, jesteśmy z Tobą. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Jesteś na... Proszę bardzo, Paweł. Jesteś na Górze Oliwnej. Tak, jestem dzisiaj właśnie na Górze Oliwnej. Jak Pan widzi, jest mózg. I właśnie jestem smutny, bo dzisiaj na Górze Oliwnej nie ma tak dużo ludzi jak zawsze. Bo zawsze jest dużo ludzi. I teraz dzisiaj rano było kilka grup tutaj z Indonezji. Była jedna grupa z Ameryki, z USA. A na razie teraz jest bez nikogo, tylko ja jestem. No więc ktoś jest, to dobrze. Ahmed. Ktoś jest. Ahmed, jak to się dzieje, że w takim trudnym czasie ty jesteś ciągle uśmiechnięty, ciągle pełen nadziei i optymizmu? Ale co mamy zrobić? My tak musimy dzieć. No dobrze, a porozmawiajmy. Nawet... Tak? Naprawdę nie ma pracy, nie ma co zrobić, tak? Ale tak, my musimy tak być cały czas happy, jak mówimy. Okej. Okay. A powiedz, bo my mamy naprawdę w Polsce i na świecie mamy dużo złych wieści z Izraela. Jest takie wrażenie, że cały kraj właściwie jest w stanie wojny, że wszędzie spadają bomby, że wszystko... Jak to jest naprawdę? Nie, Paweł. Powiem się tak, w Jerozolimie nie ma nic, my nie śpiewamy, że jest wojna nawet. Nie ma rakiety, nie ma nic. Na Betlehem też nie ma nic, w Nazarecie nie ma nic, w Tybriadzie nie ma nic. Tak wszędzie jest spokojnie. Gdzie jest tam wojna, to jest Strefa Gazy, to jest daleko od nas, prawie półtora godziny od nas, to jest daleko. I tam my nie śpiewamy, że to jest wojna w Jerozolimie. To wszystko jest daleko od nas. Nawet w stronie Liban, to też jest daleko od nas. Także w Jerozolimie nie czujemy, że to jest wojna, ale pracy nie mamy, ludzi nie, turystów nie mamy i to jest problem. No właśnie, ten rynek pracy się bardzo skurczył teraz. Rzeczywiście turyści nie przyjeżdżają, bo
Właśnie wszyscy wiedzą, że w Izraelu jest wojna. No, jak myślisz, kiedy to się skończy? Myślę, że nikt nie wie, kiedy to będzie wszystko koniec. Mam nadzieję, że niedługo wszystko będzie koniec. Jak mówiłem, może będzie tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Nikt nie wie, ale nikt nie wie, kiedy wszystko będzie koniec. Ale mam nadzieję, że niedługo wszystko będzie koniec i będziemy wrócić do pracy i do normalnych dzieci. Mhm. Ahmed, a powiedz, twoja rodzina jak to przeżywa? Twoi krewni są bezpieczni? Ty nie masz problemów jakichś, no nie wiem, związanych z... Wojna nie się nie, nie. ze sobą. Nie, dzieci, na początku... Twój syn chodzi do szkoły? Chodzi do szkoły, tak. Na początku, jak zaczyna tę wojnę, to wszystko było online. Ale tylko chyba tydzień dni było wszystko online, ale po tydzień dni wszyscy wrócili do normalnej szkoły, nie? Także oni mają normalne, chodzą o 8 rano, wracają od 2 po południu, także wszystko jest normalne. Wiesz, tak. Teraz były nasze Wszystko jest otwarte, Fader. Nawet sklepy są otwarte. Tak, na pewno. Centrum handlowe jest otwarte, siłownie jest otwarte, wszystko jest otwarte. Czyli no, można powiedzieć, oczywiście, no, jakby zostawiając na boku całą tragedię tej wojny, można powiedzieć, że jak to się skończy, to właściwie tak. Jesteście przygotowani, żeby. No rozpoczynać pracę z turystami, pielgrzymami, od, tak? Od drugi dzień, Fader. Od drugi dzień. Jak skończy tę wojnę, powiedzmy dzisiaj skończy tę wojnę i jutro będziemy prosić do pracy normalnie, bez problemu. A powiedz, teraz były dla nas bardzo ważne święta, święta Bożego Narodzenia. Czy miałeś okazję może być w Betlejem, zobaczyć jak tam, jakie tam były obchody? Słyszałem, że było bardzo smutno. Byłem tam, było tak smutno, bo nie było tak dużo turystów, ale to było smutno, A... Bo zawsze mieliśmy tak dużo turystów. To prawda. Chociaż tak. W grudniu to zawsze było, tam jest zimno u was, prawda? No dzisiaj jest w ogóle jakiś wyjątkowy wyjątkowy dzień. Dzisiaj mamy piękną pogodę, mamy prawie 20 stopni plus. No weź, nie mów takich rzeczy, bo u nas śnieg pada, po prostu jest zimno, minus 8. Nie, u nas jest prawie 20 stopni plus. Chciałoby się tam pojechać. Słuchaj, a... Słońce świeci. A te nasze chrześcijańskie miejsca święte, bo tam zaraz za słynną Złotą Kopułą widać w tle już tak. Te dwie popielate kopuły Grobu Pańskiego. Jak te nasze miejsca tak. święte? Czy któreś ucierpiało wskutek tych działań wojennych? Czy pozamykano je? Czy dalej są otwarte? Ale nie, nie. To otwarte. Wszędzie jest otwarte. Tylko po prostu wszędzie nie ma kto otwarty. Przyjechać, tak? Tak, dokładnie. Ale wszędzie jest otwarte. Paternoster, Kościół Ojcze Nas, Ascension jest otwarty. Bazylika Narodzenia jest otwarta, nawet Bethlehem, wszędzie jest otwarte, bez problemu. Tak. Dobrze. Ahmed, słuchaj, to ty wracaj do żony i dzieci, nie będziemy cię zatrzymywać. Bardzo dziękuję za te dobre nowiny w tym trudnym czasie kryzysowym. Mam nadzieję, że już niebawem się spotkamy tak po prostu twarzą w twarz, a nie tylko przez komputer, przez telefon. No oby Pan Bóg dał nam pokój i oby ten pokój przyniósł jak najszybciej rozwiązania dla tych wszystkich trudnych spraw, które tam w Ziemi Świętej są obecne. Dziękuję, Ahmed. Dziękuję, Fader. Dziękuję, Fader. Dziękuję. Cześć. Na razie. Cześć. Pozdrawiam. Do widzenia.